Witajcie w kolejnym odcinku z Kitos Andreas i w dzisiejszym odcinku na Waskie. Zrobię tą misję, którą miałem zrobić w poprzednim odcinku, ale niestety jej nie zrobiłem, no bo moja matka przerywała nagrywanie. Więc w dzisiejszym odcinku dokończymy sobie tą ostatnią misję na lotnisku. No i również będziemy robili wyścigi w San Fierro. I to jest już właściwie finałowy odcinek przed tym odcinkiem, gdy ja już będę robił rzeczy, które nie robiłem. Których nie robiłem. Moi reżyserii będzie dostać się do tego momentu, ludzie. The new age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Your knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal the stuff. Oh yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Tak, cały truf, oczywiście on sobie poszedł. No a my z kolei musimy podlecieć plecakiem rakietowym do pociągu, no i zgarnąć dla niego to całą zieloną maź, więc już to będziemy robić. Od razu informuję, że w najbliższym czasie również będę zbierał robotkowy, a kto wie, może nawet nie, no, nie w tym odcinku. Znaczy nie w tym odcinku, nie dzisiaj po prostu. Bo wyścigach może się zajmę. Podkowami w sensie. No, myślę, że tak zrobię właśnie, po wyścigach też w wolnym czasie zajmę się właśnie podkowami. Chociaż w sumie... To jest chyba pierwsza podkowa, którą ten... GTA Series zbiera na nagraniu, więc... W sumie jak tutaj już jest ta podkowa, to... ją sobie zebrałem. Będzie jedna podkowa mniej do zbierania. Na nagraniu. Akurat za zdobycie wszystkich podków będziemy mieli bronię w Las Venturas. Będziemy mieli M4, która to się naprawdę przyda. Dobra. Tak, o tym to jest pusta. Ajaj. To nie jest takie łatwe, wiecie? Naprawdę nie jest łatwe, bo tutaj naprawdę bardzo mocno nas ostrzeliwują. Dobra, jest pusta, jeszcze jedną skrzynię muszę sprawdzić. I w tej kolejnej skrzyni będzie. Chodzi o to skrzynię, nie? To którą? A, o tą. I'm psychopath! Dobra, jedziemy to i spadamy. No, misja jest ogólnie prosta, tylko nie możecie za bardzo pozwolić, dacie mi trafić. Ja trochę i na to pozwoliłem, ale na szczęście zabrali mi jedynie trochę kamizelki. No i od razu po wykonaniu tej misji będziemy się kierować na wyścigi i ja osobiście wcielę się w słynnego komentatora, który będzie komentował wyczyny Sidzeja Carla Johnsona, piątego Batmana czarnego. Więc jest to odcinek, który przejdzie do historii w całym moim kanale, ponieważ jest to odcinek, w którym będziemy robili rzecz, którą robiłem jako ostatnią rzecz w mojej pierwszej serii, bo moja pierwsza seria się zepsuła, jeśli chodzi o GTA San Andreas. I właśnie na wyścigach San Fierro moją pierwszą serię zakończyłem, ale tym razem zrobimy te wyścigi i będziemy mogli spokojnie robić kolejne wyścigi, bo tym razem się już nic nie zepsuje. Tym razem przysięgam na Deslink, że nic się już nie zepsuje. Da, truf oczywiście nas całkowicie olał. Nie powiedziałem nam, co to jest. Sami się teraz musimy tego domyślać, co to mogło być. Wymienienie zdobył jakiś słoik zielonej papki. Tak to się chyba nazywało. Słoik zielonej papki. Ach, Teskie zajęły mi jego wielkim zdziwieniem, że to się nazywa słoik zielonej papki. Ja wiem, kto to dzwoni, ale nie odbiorę telefonu. Katalina, możesz wypierdalać się do satana. Ja z tobą nie będę
dyskutował. Nie, to ślina. Zamiak chciał z tobą rozmawiać. Dobra, lecimy do zawiera teraz, moi drodzy. To prawda, ja wiem, że w Las Venturas są bliżej teraz wyścigi, ale jak chcę po kolei robić te wyścigi. W mojej pierwszej serii zacząłem wyścigi od San Fierro i tutaj również zacząłem od San Fierro. Mimo tego, że teraz trochę polecieć od tego San Fierro. Dobra, i jasno przyrzekam wam, że od kolejnego odcinka nie używam już kodów. Ponieważ wreszcie dotarliśmy do momentu, gdzie serio ostatnio zakończyłem, więc kodów jak najbardziej używać nie będę. Żeby było fair. Kurde, a naprawdę nie wiedzę, że udało się znowu do tego momentu dojść. No jestem szczęśliwy, że udało się dojść do tego momentu. I oby się również udało grać kończyć, faktycznie, na 100% ją przejść. No wbrew pozorom już nie jesteśmy aż tak daleko od tego 100%, zbliżamy się już powoli. Do tej pięknej liczby. Już sporo za co zrobiliśmy faktycznie. Jeszcze zostały wyścigi. Podkowy zostały. Dobra, wracamy tutaj na stare śmieci. Zostały za ciasta jest misje główne. Kupowanie nieruchomości jest, co będzie. Ja od Kataliny nie zamierzam odbierać telefonu. Ja wiem, że to ona dzwoni, ale ja od niej nie odbiorę. Ja pozostanę nieugięty i nie odbiorę od Kataliny. Nie ma takiej opcji. Dobra, moi drodzy. Rozpoczynamy wyścigi w San Fierro. Jeszcze leci muzyka z Trackera, no idealna muzyka do wyścigów, moi drodzy. Nie dość, że będzie zajebiście, to jeszcze będzie muzyka z Trackera. Dobra. Panowie i panowie, panowie i panie, rozpoczynamy pierwszy wyścig w San Fierro. Międzynarodowy wyścig w San Fierro, CJ Carlsonson, piąty stan Batman, co tutaj się odpierdoliło? Jeszcze raz. Tego nie było. Dobra, wracając do tutaj, albo wiecie co, ja w sobie grę. Po co mam się męczyć, jak mogę grę wcytać? Takiego fela zrobiłem, ale... Nie ma tego złego, w co tam grę po prostu jest raz. Polecimy z tymi wyścigami. Sorry za to, spraszam. Najmocniej spraszam. Zapominam o tym, że w GTA San Andreas można dość łatwo rozwalić auto, strzelając w bug właśnie. Dobra, tylko żeby Katalina nie zadzwoniła, okej, na sensie nie zadzwoniła, lecimy. Więc lecimy jeszcze raz. Międzynarodowy wyścig w San Fierro, moi drodzy. Na motocyklach oczywiście. I w tym momencie Carl Johnson, CJ, piąty czarny Batman wysunął się na prowadzenie i on już wiedział, że on to wyścig wygra. Choćby nie wiem, co się działo, CJ, Carl Johnson, Batman, czarny piąty. Ja chyba dwa razy powiedziałem piąty, teraz ja jestem. Carl Johnson, Batman, czarny piąty, CJ. Zamierzał zwyciężyć w tym wyścigu. Na chwilę obecną wstał prowadzenie i nic nie wskazywało na to, żeby ktokolwiek miał mu to prowadzenie odebrać. Ale to tak się faktycznie stanie. Czy Carl Johnson, CJ, piąty, czarny Batman zwycięży? Czy będzie zwycięzcą? Czy powie na koniec, że jestem zwycięzcą? Jesteś zwycięzcą? Zaraz zobaczymy, jak to będzie w praniu. Na chwilę obecną zasuwę na tym motocyklu. Jak Geralt na płotce. I pytanie, czy mu się uda? Czy mu się uda zwyciężyć? Zostawił swoich przeciwników równie daleko. Jak Robert Kubica. Zostawił swoich przeciwników w Formule 1 i teraz pytanie, co uda mu się zwyciężyć? Właśnie by tutaj lepiej by pasowało Lewis Hamilton niż Robert Kubica, ale... No wiadomo, pora kontaktu, to powiedziałem Robert Kubica. W każdym razie... Chcę tylko wskazuję na to, że CJ-owi uda się zwyciężyć! Ja to jest bardzo blisko meta, meta już jest tutaj, można by za zakrętem. I to się uda, czy się uda zwyciężyć, czy się uda zwyciężyć? Uda się zwyciężyć, jest zwycięstwo! Proszę bardzo.
Zrobił to, zwyciężył jak prawdziwy zawodowiec formuły pierwszej. Tyle, że na krosach. A teraz proszę bardzo, kolejny wyścig, tym razem wyścig, wy wiecie czym jest ten wyścig? To jest Bandito. Auto niezwykle specjalne, ponieważ to auto nie ma radia i właśnie to jest taki problem, że w tym aucie nie ma radia, ale CJ, co to jest dla niego problem? On powiedział, że nie. On sobie da radę, bez rady nawet da radę. Nawet bez radia uda mu się zwyciężyć. Teraz zobaczymy, ile będzie w tym prawdy. Co faktycznie uda mu się zwyciężyć bez owego radia w samochodzie. Jest z tyłu za przeciwnikiem. I dochodzi do walki między Sidzejem a Mirosławem. Sidzejowi udaje się wyprzedzić Mirosława i Sidzej wychodzi na prowadzenie. Zaraz okaże się w pranie, co on będzie w stanie to prowadzenie utrzymać. Co może jednak spierdoli z góry jak Adam Małys w trakcie swojego nieudanego skoku. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy Sidzej za chwilę poleci równie wysoko jak Piotr Zyła. Czy będzie może spierdolić się z góry jak Adam Małys. Miejmy nadzieję, że to pierwsze. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że chyba to pierwsze. Bo się wyprowadzi. Zdaję sobie sprawę z tego, że noc ogranicza jego widoczność, jak ograniczała widoczność Blake'owi w Otracie 2. I zdaję sobie również sprawę z tego, że Blake naprawdę przychodzi przez nie z gówno. I zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze brakuje tego, żeby tutaj Deśka wyskoczyła. Ale miejmy nadzieję, że Deśka nie wyskoczy i ze Sidzejowi uda się zwyciężyć w tym wyścigu. Zaraz zobaczymy, co mu się uda, co mu się nie uda. Dlatego teraz trochę wspominają o Otrasa 2 i to, co się działo w Otracie 2 i to, jak Lev i Nick chcieli Blake'a zajebać, chcieli go ukrzyżować. Sidzej tego nie wiedział, ale wiedział, że zwyciężę w tym wyścigu, bo to było mu przeznaczone. Sidzejowi było przeznaczone wygrać, jak Raven Queen było przeznaczone bycie złą. Tyle, że koniec końców ta Apple White była zła, ale tutaj Sidzej wiedział, że przeznaczenie w tym spadku się dopełni i on zwycięży w tym wyścigu, jak Bloom zwycięża za każdym razem w głosowaniach Erdina na to, która im jest najlepsza, więc oczywiste było to, że Sidzej, niezależnie od tego, co się stanie, zwycięzcę w tym wyścigu. Jak Bloom zwycięza za każdym razem, gdy Ernie podaje ją w swoich głosowaniach. Dobra, to ostatnio to Bloom tam w końcu zaczęła przegrywać te głosowania niektóre u Erdina, ale to swoją drogą. Dobra, jest meta i Sidzej zwyciężył! Zwyciężył Sidzej, jak Bloom za każdym razem zwycięża w Wings, bo oczywiście Bloom za każdym razem musi wygrywać. Nie ma lepsze od Bloom to jest najpodobniejsza czarodzieka i tak samo Sidzej to jest najpodobniejsza kierowca. Dobra, lecimy dalej. Go karting! Okej, i rozpoczynamy kolejny wyścig zawodowych wyścigów międzynarodowych w San Fierro. W tle wreszcie zaczęła lecieć jakaś konkretna muzyczka. I to nie byle jaka muzyczka, ponieważ zaczęła lecieć muzyczka z Vice City. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego w GTA San Andreas leci muzyczka z Vice City? A skąd ja mam to kurwa wiedzieć? Taki się los przytrafił, że leci muzyczka z GTA Vice City w tym momencie. I teraz pytanie, czy muzyczka z GTA Vice City sprawi, że Sidzej zwycięży za każdym razem jak Bloom zwycięża w każdym odcinku klubu X, bo ona jest przeklęta i musi wygrywać wszystko i wszystkich musi pokonywać. I Sidzej musi wygrywać wyścigi, jak Bloom za każdym razem musi pokonywać Icy w każdym odcinku klubu X. Dobra, zobaczymy, czy faktycznie jest Sidzej przeklęty do... Czy na Sidzeju spoczywa klątwa wygrywania każdego wyścigu, jak na Bloom spoczywa klątwa... wygrywania z Icy za każdym razem. Zaraz zobaczymy, czy tak faktycznie jest. W rzeczywistości. Tak, w tym razie informacje podstawowe dostałem opiep za to, że śmie źle się wypowiadać o Lapisat Skoros. Kolejny zjebany fan tej zjebanej gry powiedział mi, że ja wsadzam i że Lapisat Skoros to jest fana gra. Ja pierdolę, kurwa. Ci ludzie są kozy, naprawdę. Jeszcze jakby tego wszystkiego mało, to jeden z ludzi od Cerusa jest debilem faktycznie. Nie, no niestety, no. Nawet Cerus ma tarę na owce. Jeśli chodzi o swoją widownię, nie trafi się taki jeden idiota, który będzie mi kurwa bez pseru pierdolił, że Chloe to jest zła postać. Więc zaraz się kolejny zjebany toksyczny fan dla Mistrza, ale to swoją drogą. Wracamy do wyścigu, czy Sidzejowi uda się zwyciężyć w tym wyścigu, czy mu się uda wygrać. Czy uda mu się okiełznać tą bestię za każdym razem, jak Bloom okiełznuje Icy, gdy ją pokonuje. Chciałbym tutaj jeszcze...
wyskoczyć z jakimiś swoimi sprośnymi tekstami odnośnie tego, że Bloom pokonuje Ice i robię tam ze wózku jak w walce, ale daruję sobie moza. Ja sobie już to zrobiłem. Dobra, udało się wyciek wygrać. Wygrałem ten wyciek, jak Klina za każdym razem pokonuje Karisę, gdy rzuca na nią krystal Levitus. Dobra, lecimy dalej, Sylwia Zamfiero. Dobra, Sylwia Zamfiero to jest ogólnie ta Zamfiero, z którym nasz zawodnik w pierwszej serii, która się spierdoliła i posłała na Zewo. Podobnie jak dyrektor Gzy po Castagalesi Gzy Kapsia się posłał na Zewo. To właśnie w tej pierwszej serii Shizai tutaj przegrywa w ten wyścig, ale miejmy nadzieję, że tym razem uda mu się wygrać za pierwszym razem. Jak na miejsca kierownicy Roberta Shizai Kubica przestało. Dobra, czy ktokolwiek się spodziewał tutaj Shizai za on zwycięzcy? Nikt się nie spodziewał, bo nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji. I tak samo nikt się nie spodziewał tego, że Shizai zwycięży w tym wyścigu. Wszyscy myśleli, że ten Durain, który jedzie przed Shizai, to on wygra. Ale prawda jest taka, że to Shizai wygra, bo to jest takie przedacenie, że Shizai musi wygrać. Co prawda Evera w tej kajek stanowcu mówi, że przedacenie się myli i nie ma prawa być zacywilnością, ale jeśli chodzi o San Andreas, to przedacenie jest jak najbardziej prawdziwą zacywilnością. I Shizai ma ten wyścig zwyciężyć, on ma wygrać, on ma być czempionem, jak Atreus był czempionem w God of Ragnarok, gdy zdaje wam Odyna i to samo teraz spotka Shizaya i w tle przykładzie leci wielka impota za Trixie, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, mimo tego, że wkurwiająca trochę postać, to i tak jest to pierdryna raz lepsza postać z Max, na tyle lepsza postać, że przynajmniej raczyłem dać piosenkę Trixie do tego, do utworów Grasa. Co prawda Max nie ma swojej piosenki, ale na pewno gdyby miała, to nigdy bym jej piosenki nie dał do utworów Grasa, bo jej piosenki byłyby równie spierdolone jak piosenki Alex z Drafty Coraz, bo Max nie potrafi śpiewać. Podobnie jak ja nie potrafię śpiewać, tyle że przynajmniej ja sobie z tego zdaję sprawę, że ja nie potrafię śpiewać, że ja nie jestem jak Adagio, albo jak Trixie nawet. Dobra, udało się wyciek wygrać. Ale się nagadałem. Dlatego w końcu musiało dojść. Dobra, lecimy dalej. Wzgórza Zamfiero, moi drodzy. Shizai zastanawiał się, co masa chce wygrać, ponieważ w tle trzeba Trixie, a Trixie to jednak nie Desnix, ale... I tak, mimo wszystko czuł, że da sobie radę, że poradzi sobie z tym wyzwaniem, że on wygra. Mimo tego, że w tle trzeba Trixie, a nie Desnix. Trixie, która uważa siebie za wielką dominatorkę, ale nie ukrywam tego faktu, że to Adagio też się sprawdziło dominatorką. Ale dobra, Shizai na chwilę obecną prowadzi, a Klina za każdym razem prowadzi, gdy dostaje, znaczy gdy wpierdala Karisie. Miało być Karisie, to wpierdolą Klinę, ale nie za z tym. Dobra, w każdym razie, Shizai na prowadzeniu w tym momencie. I nie miejmy nadziei, że tak pozostanie. Bo Shizai na prowadzeniu to jest zakończenie, które musi istnieć podobnie jak musi istnieć zakończenie. Zawsze za każdym razem musi być zakończenie, w którym Dijkstra wygrywa wojnę. Bo tylko Dijkstra nadaje się na prawdziwego zwycięzcę w tej wojnie. Bo ja jestem za Redanią, tylko ja jestem za prawdziwą wolną Redanią Zizi Gmuta Dijkstry, a nie za Redanią Radovida, a Nilfgaard generalnie jebać, niech Nilfgaard najlepiej spłonie w płomieniach, bo Nilfgaard się równie mocno, Nilfgaard się prawie tak, właściwie się równie mocno jak Max King Caulfield, więc jebać Nilfgaard. O kurwa. To jest teraz. Taka zajebista muzyczka się musiała... A musiał się wyścig spierdolić. I to wszystko dlatego, bo jakiś jebany motocyklista wjechał mi pod drogę. Wiedziałem, że z tymi motocyklistami to zawsze jest pech jeden wielki i że oni będą tylko i wyłącznie sprawiać problemy. Dlatego lepiej jeździć samochodem niż z motocyklem. Oczywiście ZR-y też będą sprawiać problemy. I w tym momencie przez głupiego ZR-a Shizai zaczął znowu przegrywać. Ale on nie mógł na to pozwolić, on wiedział, że musi zwyciężyć, on wiedział, że musi wygrać. Za wszelką cenę musi wygrać, bo to jest jego przeznaczenie, on musi wygrywać wyścigi. On musi wygrywać wyścigi, jak Bloom za każdym razem musi wygrywać. W klubie wszystko dosłownie, ona musi wygrywać. Dobra. Shizai teraz zacepnął tunel aerodynamiczny od swojego przeciwnika.
i zastanawiał się nad tym, jakby go tutaj wyminąć. Przy okazji wtedy leciała zajebista muzyka z Trackera, właśnie, to jest muzyka z Trackera, pamiętajcie, muzyka z Trackera. Z gry, która ma jest krapem, ale ma zajebisty soundtrack. A macie GMP i Bartek pewnie jakby powiedzieli, a jest ty pierdolizm, ma zajebany soundtrack, a siedźcie tam cicho, panowie. Macie fajne recenzje, ale co do muzyki z Trackera, to się mylicie. To jest zajebista muzyka. Tylko wy się nie znacie. Dobra, to siedzę ja w tym momencie u śmiechu, to się dobry los, ponieważ w tle zaczęły lecieć Deslix i w tym momencie siedzę już wiedział, on już wiedział, że ten wyścig należy do niego. Bo zawsze, gdy leciał Deslix, to wszystko się udawało i siedzę zawsze mógł zwyciężyć. Deslix są symbolem zwycięstwa. Zawsze, gdy lecą Deslix, to zawsze siedzę pokona każdą przeszkodę na swojej drodze. I tak miało być i tym razem. Deslix dał mu... zwycięstwo. Dałem oznakę tego, że zwycięży, niezależnie od tego, co by się miało zacząć w tym momencie. Ponieważ Deslix to... to było jego takie jego dobre dosytki, które zaraz prowadziły go ku zwycięstwu. Kto powiedział, że Deslix to zjadł? No kto tak powiedział? Jedynie Hasbro, ale Deslix tak naprawdę... to są prawdziwe bohaterki, a nie jakieś Rainbows i Deslix miały zapewnić Sidzejowi prawdziwe zwycięstwo. Tak miało być i tak będzie. Bo w tle lecą Deslix, a zawsze gdy lecą Deslix, to zawsze wszystko się uda i zawsze będzie dobrze i zawsze się tutaj wygra. Bo dzięki Deslix on może każdego pokonać i poradzi on sobie z każdą z przeciwnością losu. Gdy w tle lecą właśnie te trzy piękne dziewczyny, Adagio Deist, Ara Blaze oraz Sonata Dusk. Dziewczyny te prowadziły go ku zwycięstwu. A zwycięstwo w obu jest bardzo, bardzo blisko. I proszę bardzo, dzięki Deslix udało się zwyciężyć. To jest właśnie to, co ja mówiłem. Siła Deslix przyniosła Sidzejowi chwałę oraz zwycięstwo. Na Deslix zawsze można liczyć. Dobra, teraz jedziemy wiejski bez droza. Ostatni wyścig, moi drodzy. Ta piosenka, która teraz leciała w tle, również była piękna. I pozostało mi nadzieję, że ta piosenka również da Sidzejowi szansę na to, że zwycięży. Jeden z samochodów był na tyle głupi, a właściwie to kierowca jednego z samochodów był na tyle głupi, że wpadł do wody i został wyeliminowany. Pozostało nam już tylko pięciu i pozostało mi nadzieję, że Sidzej wygra z ową piątką swoich wrogów. Mimo tego, że oczywiście był świadomy tego, że na pewno napotka jakieś problemy na swojej drodze. Tym bardziej, że ludzie, z którymi się ścigał, nie potrafili jeździć. Nie potrafili jeździć jak Max, nigdy nie potrafiła być dobrą postacią, taką do lubienia. No tak samo ta banda idiotów nie potrafiła nigdy jeździć. Sidzej miał swój plan. Wiedział za agresją, idzie w skóra. Dlatego postanowił spokojnie podejść do całej sprawy.
Lecz nagle jakiś debli wracający postanowił stanąć na środku drogi i utrudnił się o wjazdę, ale Sidney i tak się nie poddał. I przejął prowadzenie. Mimo tego, że przeciwnik siedział na jego ogonie. Jak Spike siedział na ogonie starej w jednym odcinku, to i tak Sidney się nie zamierza poddać. Dobra, tak na serio to Spike nie siedział nigdy na ogonie starej, żartowałem sobie teraz. Chyba nie siedział, nie pamiętam, bo zaksiedział faktycznie, ale nie wspominam sobie, żeby taka sytuacja miała miejsce. Dobra. Wyścig dalej był kontynuowany. I Sidney po swoich pięknych umiejętnościach spodziewał się jedynie tego, że zwycięży. Ja oby faktycznie miał rację, oby się nie mylił chłopak. Bo to różnie mogło być. Ale na chwilę obecną wszystko wskazywało na to, że Sidneyowi się uda zwyciężyć. W tym pięknym jak za wyścigu. W tym wyścigu, który jest prawie tak piękny. Jak lina z Roy Rock, jak księżniczka lina, księżniczka Borealisu. Sidney zdawał sobie sprawę z tego, jak księżniczka Borealisu była piękną, utalentowaną, elegancką, elokwentną i mega sympatyczną dziewczyną. I tak sobie pomyślał, ach, chciałbym mieć taką dziewczynę jak lina, a zamiast tego mam same durne chłopcyce i głupie dziewczynki jak Misal. No ale cóż, nie zabiję ich dlatego, bo są im potrzebne do życia. Dałem jakieś profity. Zaraz coś. Tak sobie pomyślał. Nagle w tle na cały lecieć Winx. Winx to nie to samo co Deslinks, ale Sidney miał i tak nadzieję, że Jacky Winx uda mu się wygrać. A co uda mu się wygrać? Zaraz zobaczymy. W tle leciała piosenka Blue Mix, więc była nadzieja, bo Blue Mix to jest najlepsza transformacja w klubie Winx. Tak, Blue Mix, a nie Enstatix. Fani Winx, Blue Mix. Blue Mix, tym Blue Mix jestem, a nie Enstatix. Więc Max? Blume jest tak dobrą postacią, że nawet dostała swoją własną transformację. Okrzyknie to mi imieniem, a ty? A ty jesteś tak zjebana, że nawet ma zgubę fanarty. I gubią społeczność ludzi, to jest Max. Masz najbardziej toksyczną społeczność ludzi, która ciebie uwielbia, Maxine Caulfield. Jebać siebie, Max. Nie, ale to jest po prostu niesamowite, jak moja niechęć do Bloom zamieniła się w sympatię w sumie. Nie jestem jej fanem na tyle, żeby stwierdzić, że kocham Bloom, ale w tym momencie mogę powiedzieć, że lubię Bloom. A kiedyś się nienawidziłem. No ja dlatego się zakotałem na różne sprawy, jeśli chodzi o Bloom, no byłem ślepy ogólnie. Znaczy no, bardzo mnie irytowało w niej to, że była taka, że wzrosta Oskaja i te spory rzeczy wygrywała, ale w sumie jak tak teraz, ja sobie faktycznie inaczej patrzę na tą postać, to doszedłem do wniosku, że Blum to jest naprawdę fajna postać, w porównaniu do Max, która jest zjebana. Dobra, udało się wyścig wygrać, proszę bardzo. Wszystkie wyścigi w Safiro zrobione dzięki oczywiście mocy Deslinks oraz o dziwo to jest mocy Winx. Mocy Blumix. Dobra, udało się zwyciężyć wszystkie wyścigi. Katalina, wypierdalaj, ja bym sobie wolał z Blumix pogadać nawet, mimo tego, że ma swoje odpały zazdrości, to i tak wolałbym Blum. Bo jest 100 razy lepszą postacią od ciebie, Katalinka. Dobra. Teraz jedziemy do Las Venturas. Tylko najpierw chcę badać po kamizelkę. Ile ty, tak w sekundzie mam procent gry? 76, no dobra.
Zobaczymy, ile mi da zrobienie tych wyścigów, no i też ile da za podkowę również. No ale wiecie, już nawet jesteś w połowie gry. Nawet jest dalej niż w połowie gry. Jeśli chodzi o przekroczenie jej na 100%. Dobra, co moi mili, pojedziemy sobie na lotnisko i helikoptera sobie polecimy teraz w tu raz, ja sobie też kupię jakąś nieruchomość tak przy okazji. Bo czemu by nie? Blomix! 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 Nie, to w sumie RT zrobiłem głosowanie na to, który sezon X od 5 do 8 jest lepszy i sporo osób zagłosowało na szósty sezon X. No to widzę, nie jestem jedyną osobą, która uważa, że szósty sezon wcale nie jest taki zły. Nie, spoko, nie, serio, szósty sezon, no, spoko, kurde, nie wiem. Ludzie tam się ogólnie spieją, że Wix stało się gorsze od 5 sezonu. Ale ja tam nawet lubię szósty sezon, czy Wix, jak tak dużo o tym myślałem. Fajne na transformacie, a co Blomix fajne na transformacie, Mythic już niekoniecznie, ale... Znaczy nie, no Mythic tak taki najgorszy nie jest, ale mógłby być trochę taki mniej bajkowy, no. Bardziej mógłby być poważny ten Mythic. Tak po prawdzie. Jak Blomix jest bardziej poważny, dobra. Słuchajcie, ja sobie wezmę ten helikopter, ja wiem, że za tym helikopterem nie lata się łatwo, ale słuchajcie, muszę tak sobie powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych helikopterów. Dlaczego? Ponieważ ogólnie ja z tym helikopterem mam naprawdę fajne wspomnienia, no bo co, ten helikopter latał ziutek w swojej serii, że znalazłem tu raz, w czwartym odcinku. I tak mam naprawdę fajne skojarzenia z tym helikopterem. Więc sobie ten helikopter właśnie polecimy. Polecimy sobie do Lazo Turas, ja sobie kupię jeden domek w Lazo Turas. Powiedzmy, że taki najbliższy domek, jeśli chodzi o wyścigi jakieś. Okej, kupimy sobie ten domek, myślę. No i zakończymy odcinek, a kolejny odcinek to co? Kolejny odcinek to już, moi drodzy, będzie... rozpoczęcie nowego cyklu, jeśli chodzi o GTA San Andreas, no bo od kolejnego odcinka zaczniemy robić rzeczy, których jest do tej pory w mojej pierwszej serii nie robiłem. Więc wreszcie będziemy chcieli to cel kontynuować. No i wreszcie GTA San Andreas skończymy, przejdziemy GTA San Andreas na 100%. I będzie zajebiście. No to mam skalę kamieniową, no to z tym kamieniołem jeszcze będziemy mieli swoją przygodę. Ludzie ogólnie będą misje w kamieniołomie do zrobienia. Jeśli mam być serio, to nie lubię tych misji, nie wspomnę za nimi. No ale jak najbardziej zrobię te misje. Kamieniołomie zrobię to 100%. Jak najbardziej udało się osiągnąć. Dobra, my się już powoli zbliżamy na miejsca. No jesteśmy. Dobra, lądujemy. No co, kiedykolwiek zostanie dzwonić? Ja wiem, co jest Katalina. Dobra, już odbiorę od niej, bo ona nigdy nam nie da spokoju. Hey, tiny bald idiota! Katalina, hey, I know it's you. What's eating you, baby? I don't love you no more! That's just... Hello? Serio, naprawdę. Dzwoniła do mnie bez przerwy tyle razy, tylko po to, żeby mi to powiedzieć, naprawdę. Czy ty, Katalina, nie masz życia? No chyba nie ma życia. Dobra, sobie jakieś auto wezmę.
Najlepiej taksówka. Nie ma policji, nie ma policji. Dobra. Udało się taksówkę wpakować do garażu. No i moi drodzy, w kolejnym odcinku będziemy robili wyścigi wraz z Arturas. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Na razie.